Oficjalne otwarcie tegorocznego Święta Róży rozpocznie się już o godzinie 18. Natomiast na Placu Piłsudskiego i ulicy Królewskiej już możemy się cieszyć corocznym jarmarkiem różanym. W trakcie trzydniowej imprezy będziemy mogli kupić róże. Nie zabraknie również stoi z zabawkami, smakołykami i różnymi upominkami. Przygotowania do Święta Róży trwają także na terenach parku na Dochnią, gdzie rozstawiany jest Luna Park. W trakcie Święta Róży nie zabraknie gwiazd muzyki. W tym roku wystąpią m.in. Blue Café, Afromental czy Urszula. Największe atrakcje na mieszkańców Kutna będą czekać w budynku Kutnowskiego Domu Kultury, gdzie zostanie zorganizowana m.in. ogólnopolska wystawa Róż blisko ziemi, blisko nieba. Natomiast w parku Trauguta odbędą się targi różane. Impreza otworzy tradycyjnie Królowa Róż o godzinie 18.45. Święto Róży zakończy się późnym wieczorem w niedzielę.